Poniedziałek, 23 września, był dniem bez meczów w PKO BP Ekstraklasy, a także BetKlik pierwszej Ligi. Polskie kluby jednak zadbały o to, żeby kibice nie mieli czasu na nudę. Wszystko zaczęło się od rana. Najpierw Zagłębie Lubin poinformował, że z pracą żegna się trener Waldemar Fornalik, a także dyrektor sportowy Piotr Burlikowski, a następnie show dała Wisła Kraków. Chwilę po dwunastej klub poinformował, że z pracą żegna się Kazimierz Moskal. Absolutnie sensacyjna decyzja, bo nic na to wcześniej nie wskazywało. Okej, okay, Wisła jest w strefie spadkowej po siedmiu rozegranych meczach. Trzeba jednak pamiętać, że ma jeszcze dodatkowe trzy do rozegrania. Do tego ma za sobą ciężką grę w europejskich pucharach i falę kontuzji, która trapi ją niemal od początku sezonu. Kazimierz Moskal nie miał szczęścia, to trzeba przyznać, ale raczej mało który kibic domagałby się jego zwolnienia. Tak się jednak stało i jak się okazało to jeszcze nie był koniec zwolnień. Show dopiero nastąpiło. Następnie z klubem pożegnali się asystent Marcin Pogorzała, wieloletni kierownik drużyny Jarosław Krzoska, fizjoterapeuta Marcin Bisztyga, dyrektor Akademii Krzysztof Kołaczyk. Prawdziwa rewolucja, na którą nic nie wskazywało. Te działania były o tyle zaskakujące, że przecież doskonale pamiętamy, że prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski apelował o cierpliwość, o zaufanie do tej drużyny, do tego sztabu, bo sam w nich wierzy i liczy na to, że w końcu to zaskoczy. No bo też nie było Z Wisłą Kraków tak, że ona prezentowała się fatalnie na boisku. Problemem przede wszystkim była skuteczność. Wisła nie wykorzystywała mnóstwa sytuacji. Do tego też dochodziły kontuzje, dość wąska kadra, no i efektem była strefa spadkowa po siedmiu rozegranych. Meczach. Niemniej jednak e, tak źle, jak wskazywała na to tabela, nie było. Zaufanie do trenera Kazimierza Moskala wyczerpało się jednak natychmiastowo. Jak zdradził trener Moskal w jednej z rozmów w poniedziałek, 23 września przyszedł jak gdyby nigdy nic na trening, przebrał się w strój, już miał wychodzić na boisko, gdy nagle został wezwany do gabinetu prezesa. Tam niespodziewanie dowiedział się o zwolnieniu, więc siłą rzeczy widzimy, że te działania musiały nastąpić impulsywnie, no bo gdy sobie sprawdzimy terminarz Wisły Kraków, no bo w ostatni weekend ta drużyna meczu nie rozgrywała, bowiem Chrobry Głogów przełożył starcie ostatniej kolejki w Betklik pierwszej lidze. Sytuacja więc Bezprecedensowa. Trener wyleciał z pracy po nieodbytym meczu. Prezes królewski przyzwyczaił nas do tego, że swoje decyzje podejmuje często na bazie jakichś wyliczeń, faktów, bądź liczb lub sztucznej inteligencji. Generalnie widać w tym wszystkim pewną logikę, której przynajmniej on się trzyma. Tutaj jednak tego kompletnie zabrakło, bo zobaczmy, co jeszcze nie tak dawno mówił na konferencji pracowej. W polskiej piłce patologią jest, że my jako Prezesi, um, opinia publiczna, um, kibice. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby zwalniać zwania, trenerów po prostu w trakcie sezonu. O ile jeszcze rozumiem po dłuższej pracy, to jeśli chodzi o ocenianie trenerów w trakcie sezonu. W trakcie jego trwania po jednym kwartale czy dłużej jest po prostu skandaliczne. I wywieranie presji na nich, próby rozliczeń, próby patrzenia na jakikolwiek projekt z perspektywy 4-5 miesięcy, jest po prostu skandalem, jeśli chodzi o jakikolwiek intelekt, kogokolwiek to kim, czym, czymkolwiek zarządzał w przeszłości. Prezesem trudno się nie zgodzić. Szkoda, że nie poszły za tym czyny, no bo trenera Moskala już nie ma, a czas, który dostał na prowadzenie drużyny, no na pewno nie był wystarczający. Prezes Królewski zauważył też jeden inny kłopot, który miał w poprzednich klubach Kazimierz Moskal. Sami zobaczmy. Nie będąc hipokrytą w tym temacie, szczerze powiedziawszy, nigdy nie miał szansy kontynuować tego, co zrobił dobrze na samym początku swojej swojej misji z poszczególnymi krumami. W związku z tym między innymi mój pomysł na pracę tej nowego trenera w klubie jest powiedzieć, że on ma więcej czasu. I chciałbym, żeby Państwo się też do tego w jakiś sposób przyzwyczaili, że Dopóki pan trener będzie chciał być trenerem Wisły Kraków, to ja będę jako prezes zarządu dążył do tego, żeby on nim pozostał. No i właśnie, wrócił Kazimierz Moskal do Wisły Kraków, rozpromieniony człowiek stąd, człowiek, który ma w sercu ten klub. No i co się stało? Został potraktowany dokładnie tak samo jak w każdym poprzednim klubie, a może i nawet jeszcze gorzej. Na pewno trener Moskal nie należy do szczęśliwców. Pamiętamy jego losy w ŁKS-ie, teraz w Wiśle Kraków. Widać też było chociażby w ostatniej rozmowie z meczekami, że trener ma już po prostu dość, sugerując, że może trzeba to wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady. I znów wracamy do tego, że prezes widział, jakie były problemy. W poprzednich sezonach widział co nie funkcjonowało, była zmiana wizji z grania hiszpańskimi zawodnikami na przejście w bardziej polską stronę. No to sugerowały też chociażby transfery z sukienickiego czy też Mikulca. No i wbrew pozorom myślę, że był to lepszy pomysł niż granie hiszpańskimi zawodnikami, którzy na raz wyglądali lepiej, raz wyglądali gorzej, ale koniec końców awansu do Ekstraklasy to nie dało. Na razie ta nowa grupa zawodników też nie przekonuje, ale pamiętajmy, co wydarzyło się w europejskich pucharach. Tam drużyna Wisły Kraków zaprezentowała się naprawdę z dobrej strony, godnie reprezentowała nasz kraj i choć do awansu, do fazy grupowej Ligi Konferencji zabrakło sporo, no to jednak jako pierwsza ligowiec absolutnie nie miała się czego wstydzić. Trener Moskal miał krótki czas na poukładanie zespołu, mimo tego i tak było widać efekty jego pracy. Drużyna w wielu meczach wyglądała Dobrze, starała się grać efektownie. Okej, okay, pojawiały się błędy indywidualne, na które trener no, zazwyczaj nie ma wpływu, także brak skuteczności, o którym już wspominaliśmy. Czego zabrakło w przypadku trenera Moskala? No właśnie zaufania. Wisła Kraków, możemy o niej mówić, że no, ten projekt nie rozwija się najlepiej w ciągu ostatnich lat, utkwił gdzieś na poziomie klik pierwszej ligi, ale to co trzeba oddać Jarosławowi Królewskiemu, że jeśli już zatrudnił trenera, no to starał się go wspierać jak najbardziej się da. Trener Radosław Sobolewski, no, miał już być wywożony niemal z Krakowa za to, jak prezentowała się drużyna, za wyniki, ale trener. Cały czas miał zaufanie zarządu na czele z Jarosławem Królewskim. Podobnie było z Albertem Rudek, który finalnie, gdyby chciał prowadzić dalej Wisłę Kraków, no to te opcje by otrzymał, bo prezes królewski bardzo mu ufał i doceniał jego pracę. No w końcu razem wygrali Puchar Polski. Ale to, co wydarzyło się w Lidze, miało już trochę gorszy wydźwięk. Trener Kazimierz Moskal, człowiek, którego szanuje i który z legendą Wisły, po meczu z łks em sygnalizował, że brakuje mu pomysłów. Niekoniecznie z jego winy, lecz ze względu na materiał, ludzki, który posiada, na dalsze prowadzenie zespołu. Te sygnały otrzymałem nie tylko ja, ale również dostrzegli je zawodnicy i sztab szkoleniowy. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół potrzebuje nowego impulsu. Dla mnie był to znak, że musimy podjąć radykalniejsze decyzje. Czytamy w jego oświadczeniu. Prezes Królewski szuka nowego trenera i przynajmniej tymczasowo znalazł. Został nim Mariusz Job, czyli trener, który był tymczasowym szkoleniowcem przed Albertem Rudę i wyniki go broniły. Później pozostał w sztabie jednego trenera, drugiego, no i teraz znów w pełni pełnił rolę tymczasowego szkoleniowca. No właśnie, tymczasowego, więc siłą rzeczy może dojść do kolejnej zmiany na ławce trenerskiej, jeśli Wisła Kraków znajdzie odpowiedniego kandydata na to miejsce. Nie można więc mówić o stabilizacji, bo takiej w Krakowie nie ma. W Wiśle widać na pewno chęć zmian, bo z tego, co możemy wyczytać w rozmowach ze zwolnionymi osobami, prezes królewski argumentował przynajmniej niektórym chęć odświeżenia, odmudzenia szatni, odmudzenia niektórych stanowisk i stąd też te zmiany. No, szczególnie zaskakująca jest zmiana na stanowisku kierownika drużyny, którym od 14 lat był pan Jarosław Krzoska. Być może więc w Wiśle Kraków następuje nagła zmiana wizji, no ale jest ona o tyle zaskakująca, że sezon już rozkręcił się nam na dobre. Nie ma nawet teraz przerwy reprezentacyjnej, tylko liga wciąż trwa, Wisła ma przed sobą kolejne mecze, a ten terminarz będzie coraz szybszy, coraz gęstszy, no bo pamiętajmy, że Wisła musi nadrobić te zaległe spotkania. Łatwiej więc na pewno nie będzie, a taka rewolucja w trakcie sezonu, no nie wiadomo do czego doprowadzi. Wśród kibiców panuje rozgoryczenie, no bo wydaje się, że Wisła znów zawija w innym kierunku. Na razie nie wiemy, w którą stronę ta droga będzie prowadziła. Wiemy natomiast jedno: Jarosław Królewski znów podejmuje zaskakujące decyzje znów być może idzie pod prąd, bo tak trzeba nazywać te działania, które przez niego zostały wykonane w ciągu ostatnich dni. Nie zmienia się jednak jedno. Celem Wisły Kraków w tym sezonie jest awans do Ekstraklasy. I choć teraz możemy prezesa Królewskiego krytykować, mówić, że działa bez logiki, patrząc na jego ostatnie wypowiedzi, no to fakt jest jeden. Jeśli Wisła Kraków na koniec sezonu będzie na miejscu premiowanym grą w Ekstraklasie, to to, co dzieje się teraz z zwolnienia dyrektora akademii, wieloletniego kierownika, trenera pierwszego zespołu, asystenta czy też fizjoterapeuty, zejdą na dalszy plan. Wiśle Kraków, podobnie jak w większości polskich klubów, liczy się wynik. Wisła chce wyjść z pierwszoligowego piekła. Jeśli zrobi to w ten sposób, jaki teraz się dzieje, no to wszyscy o tym zapomną i rację będzie miał Jarosław Królewski. Czy to nastąpi, pozostaje dużym pytaniem. Podzielcie się w komentarzu co uważacie o tej sytuacji? Czy widzicie szansę na to, żeby Wisła Kraków w jakiś sposób się poukładała i ostatecznie by walczyła awans do ekstra klasy? Czekamy na Wasze odpowiedzi.